Odczuwacie to, że w zależności z kim przebywacie, to jest tak, że przy pewnych osobach wy się czujecie dobrze. Jakby przy tej osobie się po prostu jest fajnie, a przy drugiej nie. I teraz nie wiem, kto z was już ma dziewczyny. Tam jest albo w tą huśtawkę, albo w tą huśtawkę. Nie ma półśrodków, nie? I jak wy nie zaczniecie świadomie podchodzić do dobierania do swojego życia ludzi na wysokiej energetyce, tylko będą to ludzie o niskiej energetyce, to wy będziecie przesiąkać tą energetyką. Ludzie zarażają tym. Jak im się nie chce, chodź coś porobimy, nie chce mi się. Oni nie zarażą was za pierwszym razem, ani za drugim, ani za trzecim, ale za 50, setnym już tak. Że już też będziecie mieć nawyk, a nie chce mi się. Nie? Po setnym razie, jak wy usłyszycie od nich, i się zacznie wasz pierwszy, nie? I potem, nie chce mi się. I teraz, jak chcecie podnieść swoją energetykę, to jest jeden z najprostszych sposobów. Wszystkich ludzi, którzy wam podcinają skrzydła, którzy sprawiają, że czujecie się źle, up z waszego życia. Drudzy, partner i partnerka. To jest bardzo fajne. Bo jak wydaje się wam, że wasz partner jest taki zafiksowany i w ogóle, to tutaj, nie wiem, tutaj dużo panów, nie? To co za wariatka, co ona jest głupia, tłumaczę jej 10 razy i teraz macie z nią wiecznie jakieś problemy, wiecznie fajty, wyzywacie się, jest po prostu ogień. Widzicie, że ona jest nienormalna. I teraz jakim nienormalnym trzeba być, żeby być z wariatką? Słuchajcie, jeszcze wiecie, że ona jest wariatką. I teraz jak ktoś z was będzie narzekał na swojego partnera, no to jest dobry tekst, nie? Na pocisk. Tak samo nie wiem jak tam u waszych rodziców, ale to mniej więcej działa tak samo, nie? Czyli mamusia narzeka na tatusia albo tatuś na mamusię, no to mamusia chyba z tobą coś jest nie tak, nie? Bo mi jak ktoś nie odpowiada, no to nara, nie? Dziękuję za współpracę i tyle, nie? Po co się złościć, po co się wkurzać? No ale widzicie, ludziom bardzo łatwo wchodzi w krew przesiąkanie tymi energiami i bardzo łatwo się możemy zarazić przeciętnością, tak samo łatwo się zarazić wybitnością. Także życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej takich osób fajnych wokół siebie. Rodzice. No, rodziców nie zmienimy, nie? Rodzice są różni. Niektórzy mają bardzo fajnych, a niektórzy mają bardzo niefajnych. I teraz ci, co mają fajnych, to nie mają problemu, ale ci, co mają niefajnych, omijać szerokim łukiem. Siema, nie? Wchodzicie do chaty, siema i nara. Koniec, nie ma was. Bo różne rzeczy się dzieją w domach od wielu zawodników. Różne rzeczy słyszałem. Od lania, od tortur psychicznych, fizycznych. Różne najróżniejsze. Także jak macie terrorystów rodziców, omijać. Nie wchodzić w drogę, nie zadawać się za często. Jak najczęściej poza domem, tada, ograniczacie do minimum po prostu czas z osobami, które was niszczą i dobijają. Także nie ma tutaj jakby świętych krów. Nie? To jest tak, no nie, dobra, nie będę jechał z księżami, nie? Będzie, no a, to jest ksiądz, on może te dzieci tam. Przymknijmy oczy, nie? Także to nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, księdzem i mu wszystko wolno, ktoś jest policjantem i mu wszystko wolno, ktoś jest rodzicem i mu wszystko wolno. No nie, jak rodzic was niszczy, wyniszcza, a wy jesteście coraz bardziej świadomi, to musicie zdać sobie z tego sprawę, że musicie nawet rodziców omijać po prostu szerokim łukiem. Także jak dają wam energię, przytulajcie, kochajcie. Jak wam nie dają tej energii, to starajcie się przynajmniej uciekać, nie wchodzić im w drogę. Trener. Kolejna sprawa, bardzo ciekawa, nie? Trenerzy są różni, a w klubach to już jest w ogóle Meksyk. Trenerzy potrafią zrażać, co? Pasją. Ale piękny passing, nie? Ale po prostu cud miód. I teraz hitem jest to, że jeżeli trenerzy was niszczą, wy musicie z takich warunków uciekać. Wy jako piłkarze macie naprawdę ciężką sprawę, że wy macie trochę mało do gadania. Ale ja osobiście, gdybym był w warunkach takich, gdzie trener jest terrorystą, wyjazd. I ja bym do tego nie doprowadził w żaden sposób, bo zanim bym poszedł do jakiegoś klubu, ja bym wyniuchał temat, kto tam jest trenerem, o co tam chodzi i tak dalej. Dopiero wtedy zacząłbym starać się gdzieś tam być, jak poznam, jaką energię mają ci ludzie. Czyli mają ochotę do działania, do ciśnięcia, czy tam jest wieczne narzekanie, stękanie i wyzywanie zawodników. Nie zapomnę, jak już nie będę po klubach mówił, ale no takie kajtki biegają, nie? Że oni, chłopcy ledwo co zapamiętali, jak na imię mają,
A ten po nich jedzie, ciśnie im. Źle to, źle tamto, co ty robisz? Darcie ryja, nie? Na cały regulator. I teraz znacie to pewnie, jak nie sami tak mieliście, to na pewno słyszeliście na boiskach, czy nawet kilka metrów od was, co trenerzy potrafią wyprawiać. Ja jako już teraz rodzic, jako trener, ja sobie zdaję sprawę, że ja bym w życiu nie oddał mojego dziecka w ręce jakiegoś trenera, który energetycznie i psychicznie wyniszcza drugiego człowieka. I miałbym w nosie, jaki on jest genialny pod względem technicznym, takim, siakim, owakim. Energetyka. Od tego się zaczyna, tym się zaraża. To, że ktoś ma dobre intencje i chce, żeby drużyna wygrywała, ale jedzie po nich, to nie tędy droga. Bo dzieci zapamiętają strach, jak ktoś na niego krzyczy. Albo potem biegacie, nie? Strach podać, bo jak on patrzy, to teraz podać, nie podać, chciałbym tutaj przygwiazdożyć, nie, lepiej nie, już piłki nie masz, bo się zamyśliłeś na ułamek sekundy. I teraz, kochani, to jest bardzo ważne, żeby się otaczać bardzo pozytywnymi ludźmi. I to są rzeczy, które są bardzo... Jest coraz więcej tak naprawdę pozytywnych trenerów, ale dalej jest starej daty tyle osób, że nic, tylko uciekać jak najdalej. No i klub. Teraz, jaką energetykę mają wasze kluby? Czy jest tak, że wchodzicie tam i... Dobre, nie? To było dobre. Zależy u kogo. Ale generalnie to tak nie wygląda, nie? Przynajmniej 98% klubów w naszym kraju. No nie jest tak, że wchodzisz i mówisz, cieszę się, że tu jestem, nie? No nie. I co ciekawe, to taka ciekawostka. W zależności, kto jest, nazwijmy to, rządzi klubem, czyli prezesostwo i tak dalej, zarząd. Tak wygląda klub, to jest jakby... Oni są projektorem tego, co widać. Czyli mają w sercach takie wartości, jak ten klub wygląda. Bo czasami pewne rzeczy potrafi, wystarczy pomalować, wystarczy trochę zadbać, wystarczy trochę posprzątać. Już wygląda inaczej. A ludzie nie potrafią takich prostych rzeczy robić, bo jak sami mają niskie standardy, to ich nie interesuje, jak to wygląda. A tak jak wam mówiłem, każdy detal ma znaczenie. Jaka jest różnica, jak się tu przychodzi na trening, to wszystko tutaj i tak wygląda fajnie. A jaka jest różnica, jak przychodzi do zwykłego klubu, gdzie jest takie, no nie fajnie. Także to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żebyście otaczali się naprawdę fajnymi ludźmi w waszym życiu. Ja wam powiem, że nigdzie nie znajdziecie takiego szybkiego wzrostu, jak przy ludziach, którzy właśnie są energetyczni, którzy mają siłę do działania, którzy cisną, którzy robią. Nie da się łatwiej, bo większość ludzi, którzy cały czas są w jednym środowisku, w jednym klubie, mieszkają w jednym bloku, chodzili do jednej szkoły cały czas z tymi samymi ludźmi wokół siebie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wygląda inne życie pod względem podejścia do problemów, takiej wewnętrznej energetyki, tego, że na przykład tutaj jest luźno, nie ma jakiejś pompy. I teraz to wszystko może wyglądać inaczej, a wy to tworzycie. Tylko wy, żeby zrozumieć, że to wszystko może być fajne, miłe i przyjemne, to wy musicie najpierw to zobaczyć. Jak wy coś zobaczycie, doświadczycie, to wtedy jest, aha, tam jest tak, tam jest tak. To muszę zacząć szukać takich ludzi do współpracy, żeby oni byli fajni, silni energetycznie, bo dzięki temu wy wzrośniecie. Proste jak drut.